Gdyby Lego może wydawało regularnie i kulturalnie serię z piratami, nie musiałbym się łasić na takie podróbeczki. Hej, witam was moje fany w kolejnym odcinku z serii WTF na moim kanale WTF Klotz. Dziś zgodnie z zapowiedzią Tomoaki Battle of Poseidon Island The Shark Task Force, to mnie rozbraja. Sam fakt tej idei, tego setu pirata, którego na uprzęży ma konia właśnie, robiącego za konia rekina i tak dalej. Musicie też jeszcze wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Otóż, kochani, ciekawa historia, pewnie kiedyś o tym szerzej opowiem na moim kanale, ale historia przedstawiona w serialu WTF City nie do końca jest prawdziwa. Prawda jest taka, że no trochę inaczej podjąłem decyzję o stworzeniu tego kanału i właściwie to było przy tym secie. Nie wspominając o tym, że właściwie pomysł na kanał pochodzi od mojej dziewczyny, ale no powiem o tym znacznie szerzej, być może w tym nadchodzącym Q&A. O, to będzie pytanie, które sobie sam zadam. Bo mam mało pytań. Dobra, niemniej nie przedłużajmy sobie, kochanieńcy. Battle of Poseidon Island uznałem to za bardzo ciekawą serię. Jakaś walka, tutaj widzimy armady z tymi. Gdyby Lego może wydawało regularnie i kulturalnie serię z piratami, nie musiałbym się łasić na takie podróbeczki. Mamy tutaj 6 opcji, jak wymyślić. Tu jest przedstawiona jedna. 6 opcji oczywiście mówię w serii, jak widzicie. Collect 6 buildings tutaj właśnie rzeczy. I mamy na przykład też pirata wampira. Mamy też tutaj armadę i coś zaklejone, ale proszę, że jak to odkleję, to się uszkodzi opakowanie. Chociaż może nie. Spróbujmy. 7 zł, jak widzicie, to opakowanie kosztowało, ale nad morze. No właśnie, nie odkleimy tego. Szkoda, bo jestem ciekaw. Niemniej pewnie idzie ładnie wygooglować. Jest też instrukcja, jak to brać. Jest tutaj instrukcja też, że nie otwierać, bo no, czyli no 2027, nie otwierać przy 2027. No, my zaryzykujemy. Być może wtedy to będzie taki rarytas mega drogi. No, zestaw nad morzem, aż się prosiłby go kupić. Ja kupiłem go na swoich wakacjach właśnie we Władysławowie. Otwieramy paczuszkę. Kartonik nie jest zły, nawet nie powiem, jeżeli chodzi o jakość. W środku, no. Patrzcie, co nas czeka. Składanie własnoręczne łańcucha. Aj, instrukcja, no. Czy mnie to dziwi? Nie, nie dziwi mnie to. Wymięta, jak to się mówi, krowie z gardła. Chipka składamy sobie samodzielnie w 100%. Instrukcja. No, widywałem lepsze, ale widywałem też gorsze instrukcje. Fajnie, że robią to, czego cały czas nie robi Lego, czyli zaznaczają, który w tym momencie element kloc aktualnie dajemy. Jest to ułatwienie, więc instrukcja, no poza tym, że wspomnięta jak nie wiem co, no jakoś źle się nie przedstawia. Otwórzmy sobie sam secik. Nie obędzie się chyba bez nożyczek, czekajcie. Nie, obyło się, tylko trzeba było ciut więcej siły włożyć. A, sprawdźmy, jak się prezentują kloce. Sam fakt hipka już mnie trochę odstrasza. Ja nienawidzę takich hipków składanych całkowicie własnoręcznie. No ale cóż, złóżmy sobie. Sam kloc w ręku, no czuć. Lego to nie jest. W sensie, Lele też to nie jest. Mówię o jakości kloca. A, jest znacznie lżejszy. Zdecydowanie, no jest... Nie, no jest lżejszy, to na pewno. Ale czy jakiś specjalnie zły? No chyba też nie. Powiem wam szczerze, kloc bardzo twardy, mimo wszystko porządny, nie jest to też chociaż poziom czekaj, nie no, twardy, klocek jest porządny, to nie ma co, nic nam tu nie zgina, porządny kloc, jakoś, no można by rzec, może mówię nie jak nasz lider cały czas aktualny, czyli firma Xippo, Kloksy, czy jak to tam mówić, raczej Xippo, ale mimo wszystko jest porządne, to na pewno. O, więc tutaj raczej oceny niskości nie będzie. Pozwolę sobie złożyć chipka, byśmy go sobie mogli jak najszybciej możliwie omówić na wizji. No, wchodzi nam wszystko ładnie, nie powiem. Nie kraczmy jeszcze, tak? Rączki nie są luźne, nie obracają się jakoś luźno. Nóżki chodzą lekko opornie, ale lepiej to niż żeby, wiecie, się kuśtykały same. Z tyłu brak nadruku, cielisty kolor całkiem w porządku. Z przodu wygląda on tak, ma pistolecik. Czerwone zaznaczenie mięśni jest takie słabe, ale minka, kurde, całkiem też niczego sobie. No, spójrzcie, całkiem ładnie odzorowane, całkiem ładnie nadrukowane, nie niedbale i tak dalej. No, gdyby hipek był ciut bardziej na gaciach, i gdyby na gaciach miał nadruk w ogóle bardziej szczegółowy, ten czerwony, gdyby nie był też czerwony, chociaż, bo ja wiem, też jakieś ranki. Nie no, fajnie się to prezentuje. A, troszkę mnie przeraża mnie sam fakt tego, że łańcuch będziemy sobie zaraz ręcznie składać. Rekin
Złóżmy sobie, bardzo podobny do Lego, to oczko wszystko, bardzo podobny do Lego rekinek. Niemniej też jakościowo, kurde, spoko. Nie, naprawdę, wygląda to okej, okay, jest spoko. Mówi łańcuch. Patrzcie, ile mam tu wyłamywania. Dwie godziny później. Nie powiem, dobra, set zapowiada się ok. Dajcie mi teraz chwilkę czasu, ja go sobie szybko zbuduję poza kulisami, bo nie będę was męczył tym łańcuchem, bo ja go będę kilka minut, kurczę, składał. Jak on się w ogóle składa? Mnie to trochę przeraża, bo no to będzie trochę słabe faktycznie. O, widzicie, bo my go tak zakładamy, jak jakąś, wiecie, w przedszkolu, kurde, to na choinkach się robiło. W sensie ja robiłem, jak byłem mały. I tu mnie trochę przeraziło. Oj, patrzcie. Coś się dzieje z naszym łańcuchem niestety, gdy go tak wkładamy. Może jakaś inna technika jeszcze wkładania, a może da się go jeszcze... No dobra, dało się go odgiąć, niemniej. No, tu się boję mocno o ten łańcuszek. Dobra, dajcie mi chwilę na złożenie przede wszystkim łańcucha, ale i całości. O, i właśnie, i stało się to, czego się bałem. Ajajajajaj, no niestety, dobra, dajcie mi chwilę, zmontujemy i usłyszycie moje opinie o tym secie. Powiem tak, łatwo nie było, kochani, już miałem przeogromną ochotę chycić ten łańcuch, wyciepać go do kosza i powiedzieć dość, nie bawię się w to. Wierzcie mi lub nie, 20 minut go montowałem, po prostu te malutkie elementy tutaj, no, strasznie ciężko było, one się ślizgały, niektóre się łamywały i tak dalej, no ale cóż... Udało się w końcu, zaciąłem ręce, zakasałem rękawy, zęby zacisnąłem, mówię, dobra, budujemy. No i teraz tak, jak prezentuje się set? No, powiem wam szczerze, że wcale nie najgorzej. Baję się, że to w ogóle się nie będzie trzymał ten uchwyt rekina, a tu proszę. Możemy go ciągnąć, możemy wręcz powiedzieć, że jak najbardziej spełnia to swoją rolę i pewnie nawet po wodzie dałoby radę, trzyma się to dość fajnie mocno. A sam stateczek tutaj, kurczę, też nie powiem, ma kilka wad, typu, widzicie, tutaj ten kloc, no to jest przyczepiony na jednym tym studziku, więc on się tutaj mocno buja. Tu brakło jakiegoś wykończenia, ten topór też, tak jest w instrukcji, bo ja bym wolał osobiście, bo on był tak, nie przeszkadzał naszemu ziomkowi. Na szczęście mamy też element zapasowy, możemy z niego zrobić topór dwustronny, więc też spoczko, ta klinga, klinga jest spoko, bo tak jak w Lego mówię, możemy to zrobić. Ten tutaj trzonek mógłby być brązowy jednak, ale no, też nie będziemy się czepiać. Co ciekawe, to jest w ogóle chropowate, nawet Lego nie ma tych elementów chropowatych, a tutaj jest. Trzyma się to całkiem mocno, naprawdę trzeba włożyć więcej siły niż w Lego, by to rozmontować. Łódka prosta, banalna wręcz, ale czyż nie takie są te wszystkie WTF-y? Takie są dokładnie, mówię, rekin też o dziwo z łańcuchem całkiem spoko. Hipek prezentuje się, jak już widzieliście na początku, całkiem naprawdę nie najgorzej. Jakość nadruków jest ładna, nic nie jest pobaźgrane, nic nie wystaje, czapka też ok. Jakość kloca, no jest ciut słabsza chyba niż Ksippo, chociaż czy ja wiem, to się o dziwo trzyma. Teraz uwaga, używam siły mocno, jak widzicie, wyrwałem mu to z rąk, nie wyrwałem mu tego z rekina. Także jeden z elementów, o który się najbardziej obawiałem, trzyma się mocno. No i gdyby nie ten feralny łańcuch, który naprawdę, jak ja był na wakacjach, chciał się wyluzować, no to słabo by tak było, żeby montować coś 25 minut właśnie. Więc to by mnie mocno podfrustrowało. Ten tutaj element też bardzo łatwo schodzi, bez większej siły, dlatego łatwo on stąd wypada. No, niemniej tutaj rekin już jest jak najbardziej ok. Chociaż ta szczęka trochę luźno, dziwnie mu powiedziałbym wręcz chodzi, że boję się, jakbym miała odpaść, ale wygląda to całkiem ok. Jakbym na jakimś mocku z rekinami z Lego rzucił go w tłum, nikt by się nawet nie kapnął. Moim zdaniem byłoby też ciekawiej, gdyby on faktycznie był zaczepiony tutaj o tą łódkę, czyli brakowało tego klocka ze środkującym studem. Więc, kochani, ogólna ocena nie jest zła. Secik jak najbardziej jest ok. Jestem w stanie go polecić osobom, które szukają substytutu klocka, są na przykład na wakacjach, tam nie ma Lego, ty po prostu potrzebują kupić jakiegoś tańszego klocuszka. Mimo wszystko klocki firmy Tomoaki jestem w stanie polecić nie tylko ze względu na ciekawą, bardzo mocną tematykę Shark Force, ale i jakość kloca, jakość nadruku, jakość wszystkiego, trzyma się to naprawdę mocno kupy. I gdyby nie ferelny łańcuch, który wpływa negatywnie na ocenę, zaniżając ją niestety o jedno oczko, byłoby znacznie lepiej.
Ale w takiej sytuacji, mimo wszystko, no, myślę, że jak na podróbkę, bo cały czas moja mnie skala jest podróbkowa. Jeżeli chodzi o podróbki Lego, o substytuty Lego, gdzie Lego dajemy 10 na 10, mimo wszystko, myślę, że tym śmiało można, no, lekko naciągane w górę, bo być może was ten łańcuch tak nie zniechęci, ale no te 8 bym dał. Dałbym 8, no, bez kitu. A, bo 7 jednak byłaby krzywdząca ocena dla tego setu, bo on mówię, nie tylko poprawny, ale i ciekawy tematycznie. Ktoś się fajnie wysilił na oryginalność, a nie tylko tak jak w Gwiezdnych Wojnach, czasem jest to podróbka, że oryginalność i tak pije do Gwiezdnych Wojen i tak dalej. Tutaj mamy oryginalność nie tylko w temacie piratów, ale i pirata do łańcuchu i pirata wampira. Ja nie powiem, bo ja się będę przyczajał gdzieś, będę chciał uzbierać mnie całą tą serię, całą kolekcję tego pirata wampira i w ogóle tych wszystkich typków. No jest to ciekawe, będę się na to mocno czaił. No to jest też coś, co WTF City potrzebuje. Całkiem jest gorsza ocena, jak na pierwszą recenzję, sami przyznacie. No. Dobra, kochanieńcy, dzięki za pierwszą recenzję, znaczy w sumie drugą, w sumie to już 22. Widzimy się wkrótce w kolejnych, mam nadzieję, czy na tym, czy na innych moich kanałach, także trzymajcie się ciepło, bądźcie ze mną, czekam na wasze opinie i czy ktoś z was ma jakieś inne sety z tego uniwersum, czy nie i w ogóle co sądzicie nawet o tym tutaj moim seciku. Dzięki za kolejną wspólną, do zobaczenia wkrótce, bye!